Wciąż nierozwiązany pozostaje problem utylizacji wysokoenergetycznej frakcji odpadów wytwarzanych w domach mieszkańców Suwałk. Od roku białostocka spalarnia nie przyjmuje tzw. pre-RDF-u i w efekcie na terenie suwalskiego PGO od wielu miesięcy ta frakcja śmieci leży czekając na wywóz. Przechowujemy aktualnie około 8000 ton pre u Poinformował nas Zbigniew Walenzewicz, prezes przedsiębiorstwa gospodarki odpadami. Spółka Lech z Białego Stoku jest jedyną w regionie spalarnią tego rodzaju odpadów. Miejska spółka zajmująca się zagospodarowywaniem odpadów już ogłosiła przetargi na odbiór wysokoenergetycznych śmieci, ale na ich rozstrzygnięcie jeszcze trzeba poczekać. Prezes Walenzewicz jednak nie ma złudzeń. Za cenę, jaką płaciliśmy Lechowi, już nikt takich odpadów nie odbierze. Ratusz świadomy jest problemu i szuka od wielu tygodni rozwiązania kompleksowego. Takim wydaje się być własna niewielka spalarnia odpadów pre-RDF. Prezes spółki szacuje, że wystarczająca byłaby instalacja o rocznej wydajności rzędu 10 tysięcy ton, czyli ponad 10-krotnie mniejsza od spalarni białostockiej. Problem utylizacji wysokokalorycznych odpadów niebezpiecznie rośnie. Oby nas... Nie przerósł. Mało tego, jest coraz większy problem ze zbyciem wartościowych surowców wtórnych. Cena za tonę sprzedawanego przez nas kartonu spadła ze 100 złotych. Na 5 zł. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu za tonę śmieci z białego tworzywa PET PGO dostawało ponad 1800 zł. Teraz zaledwie 100. Nie wróży to dobrze naszym domowym budżetom. Tu jednak może pomóc zmiana nawyków, opakowania wielorazowe i ograniczenie zakupów tych towarów, które fabrycznie pakowane są w plastik czy wielowarstwowe kartony. W przeciwnym wypadku zasypią nas nasze własne śmieci.